No dobrze. Dziękuję Ci, Dominiko, za przyjęcie zaproszenia. Przedstawiam Dominikę Tarnawską, facilitatorkę programów rozwojowych w KONIE. Rok temu byłam na warsztatach u Dominiki, właśnie gdzie KONIE były naszymi trenerami. Warsztaty były dla mnie dużym przeżyciem. Dominika jest niesamowicie empatyczną osobą, niesamowicie przekazuje taką ciepłą, pozytywną energię. I podczas warsztatów z koniem zabiera cię w niesamowity, magiczny świat, w zupełnie inną przestrzeń. Podczas naszej rozmowy Dominika opowie, jakie relacje z końmi prowadzi nas, jakie relacje z końmi prowadzi nas do poznania siebie, do tworzenia życia w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Witaj, Cześć Dominika. Aniu. Cześć, witaj. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i bardzo dziękuję Ci za dobre, ciepłe słowa. Cieszę się. Ach, Dzięki. bo o tobie nie można źle mówić. Oj! No dobrze. To teraz na początek proszę, powiedz, co kryje się pod pojęciem facilitatorki programów rozwojowych z koniem. Facilitatorka programów rozwojowych z koniem to osoba, która tworzy przestrzeń rozwojową, taką przestrzeń, w której możesz poznawać siebie, odpowiadać sobie na ważne pytania, kim jestem, czego potrzebuję, jakie mam pragnienia, do czego dążę, do czego chcę dążyć, jak buduję relacje z innymi ludźmi i masę, masę różnych innych przestrzeni. Mogę zwrócić Twoją uwagę w kierunku pewnych problemów. Natomiast jestem w tym też bardzo taka ostrożna, uważna, ponieważ najważniejsze jest to, żeby uczestnicy sami badali swój wewnętrzny świat, właśnie badali swoje granice, szukali swoich właśnie rozwiązań, przyczyn swoich na przykład różnych problemów, wyzwań. Ja wkraczam tylko wtedy, kiedy jestem potrzebna, kiedy jest to konieczne. Natomiast oddaję przywództwo też grupie i osobie, jeżeli spotykamy się na spotkaniach indywidualnych. Więc to jest taki proces, w którym ty się uczysz brania życia w swoje ręce i kształtowania go na swój własny, unikalny sposób. No bo jak wiecie, każdy z nas jest zajebisty w swoich niedoskonałościach, w swoich doskonałościach, żeby było jasne, ja to od razu po prostu podkreślam, jesteśmy unikalni. Ty, Aniu, nie ma takiej drugiej osoby, nie ma takiej drugiego człowieczka jak ja, nie ma takiego drugiego człowieka jak Krzysztof, nie ma takiej drugiej kobiety jak Justyna. Także nie da się nikomu mówić, jak ma żyć, nie da się nauczać, facylitator nie naucza, tutaj nawiązuję do Twojego pytania, facylitator prowadzi do odkrywania swojej ścieżki. I to jest takie zupełnie. Słucham, Aniu? Niesamowite. No wiesz, to jest w ogóle. Słuchajcie, to jest coś takiego zupełnie innego, niż my mamy na co dzień w życiu. Bo zauważcie, że w życiu na co dzień jest tak, że mamy po prostu masę doradców. Sprawdźcie, czy tak u was w życiu jest. Że najpierw radzą nam rodzice, później radzi nam starsze rodzeństwo, później radzi nam jakaś ciocia, później radzi nam nauczyciel, później radzi nam jeszcze ktoś, przyjaciele, znajomi i tak dalej. Natomiast gdzieś w tym wszystkim, w tych takich właśnie receptach, my możemy gdzieś zgubić siebie. I to jest tak, że ta rada może nawet w jakimś sensie zadziałać i nam pomóc. Ale jeżeli ona nie płynie z nas, jeżeli to nie jest nasze odkrycie, nie jest to odkrycie spójne z nami, no to prędzej czy później my się na tym wywalimy. I co się wtedy dzieje? Słuchajcie, co się wtedy dzieje? Wtedy zaczynamy wchodzić w takie uzależnianie od różnych programów właśnie rozwojowych. Dlaczego? No bo załóżmy, że coś tam na początku zadziałało. Byliśmy na jakimś warsztacie, właśnie gdzie otrzymaliśmy jakąś, dajmy na to instrukcję, że to jest dobre, to jest niedobre, tam to jest złe, tak trzeba robić, tak nie wolno robić. No i my sobie idziemy z tym w świat. I na przykład to działa na początku, ale po jakimś czasie się wywalamy. I co sobie wtedy możemy pomyśleć? Co najmniej myślimy o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest taka, że wkurzamy się na osobę, która prowadziła warsztat i mówimy, no nie, no przecież to nie działa. No, nie działa, nie? No i to jest pierwsza
z możliwych reakcji. Druga z możliwych reakcji jest taka, i ona jest moim zdaniem częstsza, to ja coś robię źle. To ja gdzieś tam daję dupy po prostu. Nie wychodzi mi. Więc co robię? Więc idę po prostu na kolejny warsztat, na kolejny warsztat i słucham, co mówią inni ludzie, i to prowadzi tak naprawdę nie do siebie, tylko od siebie. Uzależniamy się od różnych form rozwojowych. Tymczasem chodzi o to, żeby szukać swoich ścieżek, wdreptywać swoje ścieżki. Więc jak będziecie szukać jakichś takich form rozwojowych dla siebie, to zwróćcie uwagę, czy ktoś po prostu was naucza, jak w szkole. Czy ktoś daje wam przestrzeń na was, z pełnią waszych możliwości, z waszymi błędami, z waszymi sukcesami, z wami po prostu, z różnymi emocjami. Zwróćcie na to uwagę. No, dziękuję, Dominika. No właśnie, to jest w ogóle fascynujące to, co opowiadasz. To jest jakby zupełnie inna przestrzeń nas samych. I zwracasz tutaj właśnie dużą uwagę, żeby być w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim wnętrzem, bo to wpływa na każdy nasz dzień, na każdy sukces, porażkę. Jednak boimy się pokazać prawdziwe ja. Boimy się, jak nas ludzie ocenią. A tutaj konie nas nie oceniają, nie jakby. No, możemy być sami sobą. Proszę powiedz, w jaki sposób na nas wpływają konie. No, wiesz co, to jest jedno z takich ważniejszych pytań w tej naszej rozmowie, bo pierwsza sprawa, na którą też zwracają uczestnicy uwagę i czym się dobrze czują, to jest wyłażenie w ogóle z tego systemu ocen, który jest raniący. Powiedzmy to sobie wprost. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład w szkole czułam się bardzo często źle. Źle się czułam, kiedy byłam oceniana, kiedy dostawałam pałę, kiedy dostawałam piątkę, no oczywiście wtedy czułam się lepiej, ale jakby to nie o to chodzi. Więc rzeczywiście jest takie pewne, a w zasadzie niepewne, jest odwrócenie. Na warsztatach rozwojowych z końmi nie ma dobrze i źle. I faktycznie konie nas nie oceniają. Konie nie interesuje to, ile mamy, nie wiem, kasy, czy jedzimy jakimś wypasionym, nie wiem, Bentleyem, czy jedzimy maluchem, czy mamy firmowe ciuchy, czy mamy po prostu ciuchy, nie wiem, z Lumpeksu, nieważne. Dla konia to jest w ogóle nieważne. Natomiast to, co liczy się dla konia najbardziej, to, co my mamy w sercu, czyli to, co mamy po prostu w środku. A słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że my sami, tak się zdarza, że my do końca nie wiemy, co my tam w środku mamy. Czyli na przykład, nie wiem, co czujemy w danym momencie. Jeżeli teraz mielibyście sobie tak poczuć, przerwać jakby słuchanie mojego opowiadania, złapać oddech i poczuć, co ja w tym momencie czuję, jaka jest emocja. Potraficie to określić? No chyba z emocjami właśnie jest problem, że mało się zastanawiamy nad tymi emocjami. Mało po prostu analizujemy, co w danym momencie czujemy, jak te emocje na nas wpływają. Dlatego właśnie chciałam wam powiedzieć, że to, co ja przeżyłam z końmi i właśnie z Dominiką, no to było po prostu niesamowite. Tak, i tutaj właśnie też pojawia się taka przestrzeń w nas podczas tych spotkań, że my możemy sobie, kurczę, pozwolić na czucie, że my możemy sobie pozwolić na odczuwanie złości, na odczuwanie smutku, na odczuwanie bezradności, ale na odczuwanie też dumy z siebie, na czucie naszej odwagi. I konie, nie wiem, czy powinnam to mówić, ale mówię jak jest. Konie są specami, mówię o koniach trenerach, też później powiem, jaka jest różnica. Rozbrajają nasze mechanizmy obronne. Czym są nasze mechanizmy obronne? Jednym z mechanizmów obronnych, słuchajcie, jest brak właśnie czucia. Od tego zaczęłam. W wieku gdzieś około chyba 6-7 lat my sobie wykształcamy takie mechanizmy obronne, które pozwalają nam nie czuć trudnych emocji. Czyli na przykład smutku, złości, bo załóżmy, że nie wiem, jest nam trudno, nie wiem, w domu, w szkole, ale na przykład nasi rodzice mają problem i mówią nam, no co się tak złościsz, albo czujemy jako dzieciaki podskórnie, że ta złość jest jakaś nie taka, że nie można się złościć w ogóle na rodziców, że jak to, przecież rodzice takie autorytety, nie można, nie? Albo może być też komunikat, nie czuj smutku.
I co wtedy robi taki dzieciak? Taki dzieciak, słuchajcie, wykształca sobie mechanizm obronny i po prostu wycofuje się z tej emocji. Zamraża. To się zgadza. To jest jakby, gdzieś tam kumulujemy te emocje, no mało, dopiero teraz zaczęto zwracać uwagę na emocje, dlatego tutaj mam do Ciebie kolejne pytanie, właśnie jak Tobie konie pomagają w ludziach szukać tej pozytywnej energii, dotrzeć do wewnętrznej mocy i właśnie wyrażać te emocje? No to tutaj to jest takie pytanie, czym jest moc, nie? W ogóle od tego się zaczyna. Tak. Czym w takim razie pomagać jest moc? Czym jest jakby wewnętrzna moc każdego człowieka? Tak. Wewnętrzna moc każdego człowieka bierze się z prawdy. Po prostu. O samym sobie? Ze znajomości siebie. I z prawdy, którą jesteś, ze znajomości tego, kim jesteś. A na to składa się co? Na to, słuchajcie, składa się właśnie nasze to, co czujesz. Czyli jakby określenie tego, co czuję w danym momencie, daje nam takie poczucie też wewnętrznej mocy. I to niezależnie od właśnie od tego, czy jest to jakaś w naszej kulturze uznawana jakaś emocja za trudną, jakąś niewłaściwą, nieważne. Jeżeli my mamy kontakt ze sobą, ze swoimi uczuciami, jeżeli wiemy, jakie mamy wartości, jeżeli wiemy w ogóle, co mówi nam nasze ciało, a nasze ciało cały czas do nas gada. Ja na przykład teraz trochę się rozluźniłam, ponieważ na chwilę straciłam kontakt ze swoim ciałem, bo bardziej się skoncentrowałam na mówieniu, natomiast jak powiedziałam już o ciele, to poczułam, że trochę mam z tyłu spięte plecy. I to mi też, to też jest informacja, nie? Że gdzieś jest jakieś spięcie. Ja teraz mogę się zatrzymać, usłyszałam ten komunikat i mogę na przykład świadomie się rozluźnić i puścić sobie to spięcie, nie? Więc to jest właśnie wyraz tej mocy, że my mamy kontakt ze sobą. Kolejna sprawa to, znamy swoje właśnie mocne strony, znamy swoje słabe strony, szanujemy zarówno mocne, jak i słabe strony, jesteśmy siebie ciekawi, znamy swoje talenty, myślimy, jakie jest nasze przeznaczenie, właśnie z jakim darem tutaj przychodzimy do świata. I to wszystko składa się na naszą wewnętrzną moc. Na spotkaniu grupowym była kobieta, która podczas wędrówki z koniem poczuła złość i bezsilność. I pozwoliła sobie na te uczucia. Gdzieś tam popłynęły łzy. I słuchajcie, to jest stawanie w swojej mocy. To jest kontakt z tym, co w nas żywe i prawdziwe. Bezsilność, jeżeli my czujemy się właśnie bezsilni, i mamy z tym kontakt i mówimy tak, ja teraz czuję się bezsilna, nie wiem, ja się czuję teraz źle. Jest to stawanie w swojej mocy. Czyli jakby rozwalamy ten mit, że stawanie w swojej mocy to jest tylko po prostu bycie genialnym, bycie fantastycznym, bycie silnym, dzielnym i tak dalej. To jest nieprawda. To jest po prostu szkodliwy taki mit, który niestety jest nam wpajany przez kulturę, która jest taka właśnie bardzo perfekcjonistyczna. No ale dobra, słuchajcie, jak to się ma do koni? Nie? No bo gadamy, jak to się ma do koni? W sumie ja gadam. Słuchajcie, to się tak ma do koni, że konie potrzebują naszej autentyczności. One reagują na to, co w nas prawdziwe. Jest taki schemat, który stworzył Paul Henting. To się nazywa schemat komunikacji bez maski. I on zakłada takie trzy stany naszej świadomości, czy też naszej nieświadomości. W każdym razie jest to taki cykl naszego życia. I słuchajcie, to się zaczyna od dzieciaka. Czyli na początku, kiedy jesteśmy dzieciakami, jesteśmy autentyczni. Chce nam się kupę, robimy kupę. Chce nam się jeść, życzymy także naszym rodzicom po prostu w jedną uszy. Chce nam się siku, robimy siku. Jesteśmy, po prostu wyrażamy się w pełni. Nie ma żadnych, oj, nie mogę, czy ja mogę teraz robić kupę, oj, nie mogę. Po prostu dzieciaki wyrażają się w pełni, tak samo jest z emocjami. Ale po jakimś czasie przychodzi taki moment, że taki dzieciak myśli i widzi i czuje, że na przykład w jego domu, właśnie to, co mówiłam na początku, jest problem z jakąś emocją. Czyli okazuje się, że na przykład jego złość jest źle widziana, że jego smutek jest źle widziany, że oczekuje się od niego, że on będzie cały czas zadowolony i będzie po prostu taką zabawką, że będzie rozbawiał po prostu wszystkich naokoło, bo wtedy mama, tata czują się lżej, lepiej i jest weselej w domu, nie? No i wtedy ten dzieciak chowa smutek, chowa złość i po prostu wali samą radością. Nie jest to już autentyczne. I tutaj pojawia się taki drugi poziom, kim boję się być. Czyli my boimy się być
jako dzieci, sobą, dokładnie, bo no, ci rodzice są dla nas całym światem, nie? Chcemy przynależeć do rodziców, więc zaczynamy się dostosowywać, ale kosztem siebie, nie? Trzeci poziom to jest, kim udaję, że jestem. I to doskonale, słuchajcie, na przykład wywala na przykład w pracy. Kiedy my na przykład staramy się pokazać, że jesteśmy jacyś tylko fantastyczni, tylko nieomylni, kiedy właśnie nie mówimy, nie pokazujemy się też w swoich słabościach, w tym, że czasem czegoś nie wiemy, nie potrafimy się przyznać do błędu i udajemy jakichś herosów albo heroski, nie? I na tym poziomie, słuchajcie, może być już coś takiego, że my nawet już właśnie nie czujemy, mamy już tak zamrożoną na przykład jakąś emocję, załóżmy jest to emocja smutku, że my po prostu nie czujemy smutku, a ten smutek w nas jest, bo to nie jest tak, słuchajcie, że te emocje po prostu wyparowują. Trochę zachowujemy się wtedy jak takie strusie, co mają wywalone tyłki po prostu do góry, a po prostu głowę schowaną w ziemię, natomiast no, dalej je widać, dalej ten tyłek jest i dalej jest no, niebezpiecznie właśnie. To jest dobra w sumie metafora, no bo jeżeli my nie mamy kontaktu ze sobą, to nie możemy też reagować na zagrożenia ze świata, bo emocje nam mówią, co się dzieje wokół. Jeżeli czujemy smutek, to znaczy, że coś straciliśmy. Jeżeli czujemy złość, to znaczy, że ktoś nam przekracza nasze granice. Więc jeżeli my się to zamrażamy, to słuchajcie, my nie możemy jakby reagować, nie możemy właśnie stawiać granic, nie jesteśmy asertywni, bo jakby nie czujemy. Więc wszystko zaczyna się od odmrażania tych uczuć i w tym są mistrzami konie. Dlaczego? Ponieważ konie trenerzy, tak jak mówiłam, reagują na to, co jest w środku. I my podczas doświadczeń z końmi robimy bardzo proste ćwiczenia. Ja to nazywam, wolę nazywać doświadczeniami, bo to są tak naprawdę doświadczenia z ziemi. I na przykład doświadczenie polega na tym, że uczestnik warsztatu przechodzi sobie z koniem od punktu A do punktu B i ma jakąś intencję. Na przykład intencją może być na przykład wywalenie jakiegoś shitu ze swojego życia. Czyli wcześniej przed tym doświadczeniem dana osoba sobie myśli, z czym ja chcę się pożegnać w życiu, co mnie jakby już męczy. I wyrusza z koniem i z tą intencją wyrusza w rozwojową podróż. I na jednym z warsztatów ja to często o tym mówię, właśnie była taka sytuacja, ona mi bardzo zapadła w pamięć, że pewna z kobiet, kiedy szła na wędrówkę z Frankiem i spotkała się z pierwszą taką swoją przeszkodą, tym shitem, to jakby było jej trudno odczuć złość na ten kloc jej życiowy. I w tym momencie Franek stanął. On powiedział, że ja się nie ruszam, ponieważ koń wyczuł opór. Koń wyczuł, że gdzieś nie ma spójności, że ta dziewczyna mówi chodź, a w środku nie ma tego powera, nie ma tej właśnie emocji, która jakby skłania do tego, żeby podjąć konkretną akcję. I akurat w tym doświadczeniu akcją było wywalenie po prostu z kopa takiego pachołka, który symbolizował ten shit. Więc jakby rozumowo właśnie ta dziewczyna mówiła chodź, idziemy, tam próbowała jakoś tam ominąć ten pachołek, jakoś tak łagodnie go kopnąć, ale koń trener wyczuł, że to jest jakby nieautentyczne, że tam jest o wiele więcej kurwu, o wiele więcej jakby takiego no, życia tak naprawdę w tej osobie, nie? Więc dopiero w momencie, kiedy ta osoba po prostu kopnęła właśnie mocno z tą całą swoją energią ten pachołek, Franek spokojnie ruszył do przodu i energia poszła, energia życiowa ruszyła do przodu. Także konie widzą nas zarówno w tych poziomach masek, kiedy na przykład my śmiejemy się, a nie jesteśmy wcale, nie chce nam się śmiać. To koń widzi, że nam się nie chce śmiać i na to reaguje. A dlaczego reaguje? Bo może. I tutaj przechodzimy do różnicy między końmi trenerami i końmi nietrenerami, bo nie każdy koń może być trenerem. Koń, który jest trenerem, wie, że ma wybór. Wie, że ma wybór. Boże, jak ja mówię, słuchajcie, tak patrzę na siebie. Takie jeszcze ręce. Nie, muszę troszeczkę, wiecie się, jakby tutaj bardzo mówię jak zambony. Tak mi się wydaje. Czy czujecie, jak mówię, jak zambony? Nie. Nie? To dobrze, jakbyście poczuli, to dawajcie mi znak. Dobra, więc lecę dalej. Koń trener jest przygotowywany przeze mnie do swojej roli, a polega to na tym, że on może mi powiedzieć nie. Zanim ja zaproszę was na spotkanie, spotykam się z moimi końmi trenerami i pokazuję im, kiedy z nimi przebywam,
że słuchajcie, wy nie musicie robić wszystkiego, co, o co ja was proszę, że macie wybór, możecie powiedzieć mi nie. Oczywiście, jeżeli sytuacja jest taka, że nie wiem, że trzeba coś zrobić, bo to nie wiem, zagraża bezpieczeństwu, no to wtedy nie ma wyjścia. Ale to tylko w takich sytuacjach. Natomiast w chwili, kiedy właśnie wchodzę w przestrzeń koni, no to daję im tę możliwość odmowy. I tak samo jest na warsztatach z końmi, że jeżeli koń nie chce podejść do doświadczenia, to tego nie robi. Po prostu tego nie robi. I to też jest jakaś informacja i wtedy też uczestnik może się z tym jakby przemielić i sobie pomyśleć, jak ja reaguję na to, jak ktoś mi mówi nie i przyjrzeć się swoim emocjom, bo to tak, odmowa konia to jest jedno z podstawowych narzędzi pracy konia. Najwięcej rzeczy twórczych dzieje się w chwili, kiedy koń mówi nie. I wtedy w uczestnikach powstają różne emocje, w zależności od tego, z jaką intencją idą, jak jest w tym momencie temat na tapecie. Więc to, że konie reagują w zgodzie właśnie ze sobą i są też do mnie zapraszane, przeze mnie zapraszane do tej autentyczności, przenoszą to później na warsztat. Bo na przykład koń, który jest takim koniem typowo, załóżmy, wychowywanym do takiego ślepego posłuszeństwa, gdzie musi wykonywać konkretną sekwencję ruchów, to on już niestety, on nie reaguje już ze swojego ja, tylko on po prostu wie, że musi, że tak trzeba. Więc to robię, po prostu, nie? Czasami nie wiemy, czy kiedyś mieliście właśnie do czynienia z końmi, jak na przykład są jazdy, to koń zaczyna na przykład sam galopować. On już wie, w jakim momencie jest ten galop, po prostu już on tej łydki nie trzeba przykładać, on po prostu galopuje. Już bo wie, że tak. Jest wsadzony w takie szablony, już wie. Dokładnie, jest w takim szablonie. I dokładnie chodzi o to samo, a w zasadzie o odwrotność. Właśnie na warsztatach chodzi o odwrotność, czyli o wyłażenie z tego szablonu. I konie trenerzy wyłażą z tego szablonu i później uczestnicy też wyłażą z tych szablonów, tych takich automatyzmów. Przestajemy działać automatycznie, tylko się najpierw zastanawiamy właśnie, a o co ja czuję? Zatrzymujemy się. Co ja czuję? Czy ja naprawdę chcę to robić? Ja ostatnio miałam coś takiego, że sobie coś tam robiłam i przyszło mi do głowy takie ćwiczenie, żeby się na chwilę zatrzymać i zobaczyć, czy ja w ogóle chcę to robić. Zróbcie sobie takie doświadczenie, bo my w ciągu dnia bardzo często tak działamy, albo możemy działać, bo nie chcę też generalizować, na takim właśnie automacie, nie? Że to trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić, dobra, to ja to robię, ale w ogóle czy mi to pasuje? A z takich drobnych rzeczy składa się całe nasze życie. Więc konie, między innymi przez to, że wiedzą, co jest ważne na tych warsztatach, a ważne jest to, że my skupiamy się na tym, co w nas prawdziwe, reagują i pozwalają sobie na reagowanie właśnie zgodnie z tym, co też my czujemy i co też one czują w związku z tym. Kolejna sprawa to jest to, że konie świetnie czytają mowę naszego ciała, a nasze ciało doskonale informuje i pokazuje nasze emocje. Konie czytają lepiej nasze emocje, nasze ciało niż my sami. Dokładnie, ponieważ my często mamy to w dupie, mówiąc wprost. Niestety, tak to jest, że jakby nie zastanawiamy się właśnie, czy jak ja czuję, czy ja właśnie mam spięte, czy nie mam spiętego karku, jakie są moje emocje. Żyjemy niestety w takim, jakby takiej bańce, że to wydaje się nieważne, a to jest najważniejsze. Słuchajcie, my jesteśmy najważniejsi. Przecież ciało to jest nasze... Jeszcze raz powiedz, Aniu? Dla samych siebie najważniejsi. Siebie, dokładnie, dla samych siebie. Więc konie doskonale widzą i czytają mowę naszego ciała. A dlaczego? I to już niezależnie, czy to są konie trenerzy, czy nie konie trenerzy, ponieważ konie są zwierzętami uciekającymi. I żeby przetrwać, uchronić się przed drapieżnikiem, one musiały doskonale być wyczulone na otoczenie i na mięśnie, grę mięśni, nie ofiary, tylko tego właśnie drapieżnika. Konie obserwowały i były ciekawe, no nie chodzi o ciekawość, tylko chodzi o kwestię przeżycia, czy drapieżnik właśnie napina mięśnie do ataku, czy też jest rozluźniony. Dzięki temu mogły dostosować do tego swoje reakcje i po prostu przetrwać, więc jest to ich taka immanentna cecha i umiejętność. Jeżeli właśnie koń wie, że może nam dać taki szczery feedback i że o to nam też chodzi, że o to nam dokładnie też chodzi, a nie o to, żeby koń przeszedł z punktu A do punktu B jak po sznurku, to konie dają ten feedback i wchodzimy w ogóle w inną relację. Patrz, Ania, ty jesteś specjalistką od relacji ludzko-psich, natomiast tutaj my też działamy na relacjach ludzko-końskich. Wtedy koń staje się naszym towarzyszem.
My uczymy się w ogóle słuchać najpierw siebie, swojego ciała, swoich emocji, a później wchodzimy w kontakt właśnie z koniem, z jakąś drugą osobą, patrzymy, co on na to, co ona na to, czy to klaczka, czy to... Zgadza się i to, co mówisz, jest właśnie bardzo ważne, ale niestety jakby spychane troszeczkę na, znaczy troszeczkę na margines, bo tak jak i psy, i konie, i inne zwierzęta, one są szczere, właśnie autentyczne, one nie zakładają tych masek i to jest po prostu dla mnie to jest fascynujące, jak konie, jak psy się z nami komunikują, właśnie żeby się nauczyć ich ciała, ich emocji i no ja będąc na tym warsztacie, znaczy na warsztacie, który prowadziłaś, no widziałam już u siebie przemianę i chciałam się zapytać, czy na warsztatach, czy ty zauważasz u tych osób procesy przemiany? Tak, ja zauważam ten proces przemiany w chwili, kiedy ludzie pozwalają sobie czuć i łapią kontakt ze sobą. I na przykład czuję to i widzę, kiedy na przykład kobieta zaciska pięści i widzę, że ona łapie kontakt ze swoim gniewem. Kiedy kobieta, która musiała być całe życie twarda, po prostu i stać jak słup na straży, pozwala sobie zapłakać. Pozwala sobie na bycie bezsilną. Widzę tę przemianę w chwili, kiedy właśnie podczas doświadczenia ktoś łapie kontakt ze swoim smutkiem, który był gdzieś tam głęboko skrywany i też z informacją, która z tego smutku idzie. Także przemiana to jest właśnie spotkanie się ze sobą i to też wpływa na to, że my stajemy w swojej mocy, że my wychodzimy z ról, a zaczynamy być sobą. Te role są strasznie męczące, bo też często po warsztatach jest tak, że to, co mogę też zauważyć, jeśli pytasz właśnie o tą przemianę, to wzrost energii. Że osoby, które są tuż po warsztacie, mają właśnie więcej energii w sobie, są zadowolone, pojawia się uśmiech na twarzy, jakaś ulga. Często jest tak, że nie chcą w ogóle wyłazić z tego warsztatu. Więc jest to jakieś takie, jest to jakaś taka po prostu duża ulga, bo ja już nie muszę udawać. Mogłam kawałek po prostu zrzucić tej swojej maski i poczuć się sobą. I to jest największa przemiana, w której uczestniczą uczestnicy warsztatów, że łapią kontakt ze sobą. I mogą też sobie popatrzeć, jak funkcjonują w relacjach z innymi, bo to jest zawsze taka kolejność, że najpierw my patrzymy, co u nas, jaki mamy w ogóle stosunek do siebie, czy siebie lubimy, czy siebie nie lubimy, co o sobie myślimy, a potem dopiero możemy wyjść do ludzi i bardziej świadomie tworzyć takie zdrowe relacje. Mówię o zdrowych relacjach. Ciekawy wykład, dużo wiedzy psychologicznej. Dzięki, Krzysiek. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, to prawda, to jest po prostu, no ja to powtórzę, bardzo ważne to, co Dominika tutaj nam mówi. My jakby przy zwierzętach, nie tylko przy koniach, ale przy zwierzętach możemy być po prostu sobą, bo wiemy, że ten koń, ten pies, kot, one nas nie wyśmieją, nie, jakby nie będą się śmiać z naszych słabości. I to jest ogromny problem właśnie to co mówisz, właśnie to, co zauważasz, żeby wyrażać swoje emocje, wyrażać właśnie swój smutek czy gniew, bo to w człowieku gromadzi się i te napięcia, one właśnie kiedyś tam, no po prostu krótko mówiąc, źle wpływają na nasze zdrowie. Dokładnie. To jest w ogóle mega ważne to, co Ania powiedziałaś, bo te nieprzeżyte emocje, które nawet mają swoje źródło w dzieciństwie, one są. Czyli jeżeli my na przykład mamy jakiś niewyrażony smutek, słuchajcie, no to on jest w naszym ciele i on się na przykład gromadzi, no tak gromadzi się, ale na przykład może być, nie wiem, podam na przykładzie gniewu, gniew może właśnie wyrażać się jakimś skurczem mięśni, że te mięśnie są jakieś twarde na przykład, albo że jesteśmy właśnie cały czas spięci, albo bólem głowy, albo na przykład te emocje wywalają nam wtedy, kiedy, nie wiem, jakaś błaha pierdółka wyprowadza nas z równowagi, nie? No oczywiście nic tam się nie stało, ale my już cali nabuzowani, nie? I to są właśnie jakby ta informacja, że coś tam jest do wyrażenia, coś gdzieś było zakopane
i podczas właśnie spotkań z końmi możemy sobie do tego wrócić. I to jest też bardzo ważne, bo to wpływa na nasze właśnie zdrowie, tak jak mówisz. Jeżeli nasze ciało jest spięte, to mu nie służy. Najbardziej takim naturalnym naszym takim stanem, w którym jesteśmy w zdrowiu największym, jest rozluźnienie. Albo też, to jest w zasadzie taki optymalny rytm, kiedy na przykład się spinamy, rozluźniamy, czyli kiedy jest taki taniec, spinam się, rozluźniam, no bo my nie zawsze możemy być po prostu jak szlaki, rozluźnieni, bo mamy coś do zrobienia, nie? Czyli musimy, nie wiem, jakieś wyzwanie, czy w pracy, czy w domu. I wtedy się jakby, wiecie, jest taka podniesienie energii, ale później dajemy sobie moment na taki luz, nie? Wtedy jest równowaga. Jeżeli my coś mamy tam poblokowane, to jest nam trudniej wejść w ten rytm. Spięcie, rozluźnienie. No i to się przekłada na nasze zdrowie po prostu, nie? Dokładnie. To ja, kochani, jeśli macie jakieś pytania do Dominiki, to proszę piszcie na czacie, a Dominika z chęcią odpowie. No, jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie, ja piszcie. To będę mogła powiedzieć, to powiem. W międzyczasie mogę wam jeszcze tak trochę popowiadać, tylko wy tam jakby słuchajcie mnie jednym ukiem, ale zadajcie te pytania, zadawajcie. Bo to jest bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jeszcze przy koniach uaktywnia się układ limbiczny, a kora mózgowa, która jest odpowiedzialna też między innymi za te nasze mechanizmy obronne, za myślenie, za tą racjonalizację, troszeczkę idzie na drugi plan. I dzięki temu nam jest prościej dotrzeć do właśnie tych emocji, do naszych prawdziwych takich motywacji. I wtedy zaczynamy być też spójni i koń to widzi. Bo mogą być na przykład takie sytuacje, że komuś się coś wydaje. Słuchajcie, gdybyście w ogóle poszperali trochę, jeżeli już szperacie gdzieś tam w swoim tym świecie wewnętrznym, to pewnie nieraz zobaczyliście, że mieliście jakiś obraz na przykład siebie albo jakiś pomysł na siebie i wam się wydawało, że to jest super, że to jest właśnie to. Po czym okazywało się, że w ogóle jak na przykład osiągnęliście jakiś cel, to w ogóle was to nie cieszy, że to nie było to. I to nie było z wami spójne. I na przykład na warsztatach konie podczas takiej chociażby prostej wędrówki, prostej, nieprostej wędrówki, reagują na to, co my tak naprawdę tu czujemy. Czyli jeżeli my nie jesteśmy przekonani do czegoś, ale nam się wydaje, że jesteśmy przekonani, to koń stanie. To koń po prostu nie ruszy, bo zareaguje na to, co jest z nas autentyczne. Więc to są takie też ciekawe rzeczy, które się zadziewają na warsztatach. No dobrze, no. Ja widzę, że nie ma pytań. Albo pytania jeszcze może gdzieś tam. Szkoda. Dlatego zapraszam na warsztaty rozwojowe z koniem do Dominiki i zapraszam też na fanpage Dominiki. To jest Droga Mocy, programy rozwojowe. O, tutaj Justyna napisała, z warsztatu z tobą pamiętam doświadczenie prowadzić, być prowadzonym. Może rozwiniesz. Mogę rozwinąć. No, to jest bardzo ważne doświadczenie. Jedno z pierwszych, które mamy na warsztacie, polega na tym, że zapraszasz wybranego konia trenera do wędrówki. Wędrówka polega na tym, że wędrujecie po takim kwadracie. Kwadrat jest wyznaczany przez takie słupki. Jest jeden słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek. I waszym zadaniem jest przejście z punktu A do punktu B, natomiast z taką intencją to robicie właśnie prowadzić, być prowadzonym. I co to znaczy? I tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, bo dla każdego prowadzić, być prowadzonym znaczy co innego. I to jest ważne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo na przykład można do tego doświadczenia podejść w ten sposób, że ty, jako właśnie ty, jako Ania, ty jako Krzysztof, ty jako Justyna, stajecie w roli tego dorosłego, który na przykład prowadzi wasze wewnętrzne dziecko, które jest w każdym z nas. I to wewnętrzne dziecko może być symbolizowane przez konia. I w tym momencie
z takiej prostej sytuacji tworzy się dialog wewnętrzny między tobą, jako dorosłym, który prowadzisz swoje wewnętrzne dziecko i właśnie twoim wewnętrznym dzieckiem. I teraz możesz się przyjrzeć, jak to jest, czy ty w ogóle chcesz prowadzić to dziecko, swoje wewnętrzne, czy go w ogóle widzisz, czy reagujesz na jego potrzeby, czy też może dajesz się prowadzić, kiedy koń na przykład się wyprzedza, gdzieś idzie na przykład w ogóle w inną stronę, a ty jako dorosły nie bardzo wiesz na przykład, co zrobić. I wtedy pojawia się przestrzeń na właśnie na rozwój. Co jest tutaj grane w tej relacji? To może być jeden obszar. Drugi obszar może dotyczyć zaufania do siebie. Czy ja w ogóle potrafię i chcę kogoś prowadzić? Bo czasami jest tak, słuchajcie, że jeżeli na przykład ta wędrówka nie idzie z koniem, no to można sobie zadać pytanie, czy ja chcę kogoś właśnie prowadzić? Czy ja chcę wywierać presję? No bo jeżeli koń nie idzie na przykład, no to ja muszę się zastanowić, co ja chcę zrobić, czy ja jakąś presję wywieram na tym koniu, czy ja odpuszczam, a co to w takim razie znaczy? Dla każdego będzie to znaczyło co innego. Dla kogoś właśnie może odpuszczenie oznaczać to, że ja boję się presji, ja nie chcę wywierać presji, dlatego odpuszczam. Dla kogoś może to oznaczać, że po prostu nie chcę, nie mam ochoty wykonywać tego doświadczenia i wtedy też może poszukać ta osoba dlaczego. Natomiast prowadzić, być prowadzonym, to jest nauka też takiego przede wszystkim zaufania do siebie, czy jestem w stanie siebie poprowadzić i czy jestem też w stanie poprowadzić na przykład innych ludzi w pracy, jako rodzic. Także zależy, z jaką intencją wchodzisz w to doświadczenie. Natomiast jest to doświadczenie, które pokazuje ci między innymi to, czy ty masz zaufanie do siebie i czy masz zaufanie też do świata. Bo koń może też symbolizować, nie wiem, jakąś osobę na przykład. Tutaj dużo pracujemy na symbolu podczas warsztatu. No i robi się wędrówkę zdrowie. I robi się po prostu wędrówka, z której możesz po prostu wyczytać bardzo dużo informacji na temat właśnie swoich emocji, swojej postawy wobec siebie, wobec życia, wobec innych. Czy właśnie umiesz stawiać granice, czy nie umiesz stawiać tych granic. A powiedz mi, Justyna, jak ty czujesz to doświadczenie? Czy możesz się podzielić, nie? Tym, czym dla ciebie było to doświadczenie? Nauką zaufania do samej siebie. No właśnie, dokładnie. I słuchajcie, od tego się wszystko zaczyna. Od zaufania do siebie. I tu znowuż wracamy do tych emocji. Bo jeżeli my, jak byliśmy mali, nasze potrzeby, załóżmy, nie były zaspokajane, tak jak powinny być zaspokajane, to my powoli zaczynaliśmy jakby w nie wątpić. Małe dziecko zawsze gloryfikuje rodziców. Dla małego maluszka, małego dzieciaka rodzice są w ogóle takimi bogami. Więc jeżeli oni nie reagują na potrzeby, jeżeli oni mówią, że ta emocja jest jakaś niefajna, to my zaczynamy to brać za prawdę. I zaczynamy tracić, to jest już początek utraty zaufania do siebie, do swoich emocji, do swoich potrzeb. Nie? I to doświadczenie, w ogóle dziękuję ci, Justyna, że o nim powiedziałaś. Ja ostatnio w ogóle myślałam o tym doświadczeniu. Więc tym bardziej dziękuję ci, że w ogóle go tutaj przywołałaś. Jest właśnie powrotem do tego zaufania, że ja mam prawo czuć, że ja mam prawo mieć swoje potrzeby, że ja mam do tego prawo, słuchajcie, i że to nie jest jakieś dziwne, że ja mam prawo to wyrażać. Tylko najpierw, żeby to wyrazić, my musimy zdobyć znowuż na nowo to zaufanie, odbudować do siebie i sobie pozwolić w ogóle na to, że to jest okej. No, gruby temat. No. Nie, to jest bardzo ważne i niestety ja myślę, że teraz będzie się to zmieniać, bo coraz więcej się mówi o emocjach, coraz więcej się mówi, że zwierzęta mają emocje, że my wpływamy swoimi emocjami na zwierzęta. Psy się przecież odsuwają, zaczęto analizować, dlatego psy na przykład się rzucają na nas z agresją, bo mamy złe emocje, bo one po prostu tego nie są w stanie wytrzymać.
I to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy jeszcze macie pytania, jak poczekamy chwilkę, jak nie, to zapraszam właśnie na fanpage Dominiki Droga Mocy, programy rozwojowe z koniem. Poczekamy jeszcze chwilkę, czy... No nic, to ja chyba po prostu podziękuję bardzo Dominice za rozmowę i Wam za obecność, za przybycie. Ja też dziękuję Wam, że byliście tutaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Aniu, za zaproszenie. Fajnie było się spotkać, pogadać o ważnych rzeczach. Dziękuję. I oby więcej takich osób z takim powerem, optymizmem. Po prostu Dominika wyraża ludzi. Tam już sama rozmowa z Dominiką już jest fascynująca. No dobrze, to Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć, cześć. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć, cześć.